statystyczny gracz klocków po kupieniu gry ma 6 opak, wyciska 200 na klatę, ma 12,5 różnych dziewczyn, a jedną z nich jest Lex. 12,5 dziewczyn. Nigdy nie miałem nawet jednej. Słyszałem, że to najlepiej sprzedająca się gra na świecie. Już nie mogę się doczekać, aż zobaczę grafikę. Musiałem coś zepsuć w ustawieniach. Czytałem jakiś poradnik i z tego co wiem, to muszę zdobyć drewno własną ręką. Czekaj, co kurwa? Okej, w tej grze najwyraźniej nie ma grawitacji działającej na bloki. Genialny zabieg twórców, to rzeczywiście całkiem fajna gra. Serio, genialna gra, jej fizyka działa inaczej na każdy blok. Drugim krokiem jest kopanie, przynajmniej już nie spadnę z wysokości. Co do ch**a robi lawa 2 metry pod ziemią? Niesamowite te struktury, teraz już będę się zatrzymywał jak usłyszę lawę. Wreszcie, mam swój pierwszy domek. Swoją drogą te wszystkie kwadratowe stworzenia są słodkie. O, a wy to kto? Kici kici dziubu dziubu, kto jest słodziakiem, nazwę cię? Pies. Ty debilu, zjadłeś mi kość. Muszę poznać człowieka, który stworzył te cudownie generujące się światy. Przepiękne biomy. Wow. To chyba coś w rodzaju egipskiej świątyni. Czy jest tu cokolwiek cennego? Lalala, nie nabiorę się już na upadanie. Schodzimy powoli. Ale kozackie rzeczy. Co się znowu odjebało? Moje umiejętności budowania niestety jeszcze kuleją. Zrobię kominek w środku i lecę na przygodę. Ale było fajnie. Wreszcie diamenty. Po tylu latach kopania. Nie no kurwa, nie gram w to. Dobra, jednak powoli się uzależniam, więc gram dalej. Idę teraz do jakiegoś piekła. Dobra, znowu zjebałem. To będzie przygoda życia. Świetna gra z innymi wymiarami. Dobra, przynajmniej nie zginąłem. Ale wysoki pan. Czemu wygląda, jakby był zły? Szukam jakiejś świątyni pod ziemią, czy czegoś w tym stylu. Te perły mają mi pomóc ją znaleźć. Okej, chyba coś mam. To ewidentnie moja przygoda stulecia, będę walczył ze smokiem. Ostatnim bossem do pokonania ma być tak zwany uschnąć. Zobaczymy, co potrafi. Chyba gra mi się zepsuła. Nie mogę go uderzyć. Odinstalowuję tą grę. Nie no, już się uzależniłem, robię kolejny świat, będę w to grał przez kolejne 10 lat.